Dzień dobry, cześć i czołem. Mamy niedzielę 16 września. Do premiery pełnej wersji 19 pozostało już tylko 12 dni, a więc to najlepszy czas, by podzielić się z wami moją przygodą w tej grze z trybem kariery, w którym to rozegrałem niemalże dwa całe sezony, chociaż oczywiście wiele z meczów, a raczej mówiąc poprawnie, większość z nich przesymulowałem. Nie zmienia to jednak faktu, że dość solidnie zapoznałem się z trybem menedżerskim i faktycznie zostało dodanych do niego wiele nowości, o których wspomniałem jakiś czas temu na kanale, ale jednocześnie parę razy troszeczkę mnie on rozczarował, aczkolwiek już na starcie mówię, że oglądając ten filmik wyrywkowo można sobie stworzyć błędne pojęcie o tym trybie gry, więc radzę na spokojnie zapoznać się z całością, bo niektóre smaczki będą pojawiać się w późniejszych etapach materiału. Ale do rzeczy, na Capture Event wystartowałem Beniaminkiem Premier League Wolverhampton, bo nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych klubów, a do tego budżet Wilków wynosi prawie 60 milionów funtów. I w tym miejscu pojawia się pierwsze rozczarowanie. Doszło mnie kilka słuchów, że w 19 ujrzymy własny kreator postaci i naszego menedżera wykreujemy od podstaw, a tymczasem dosłownie nic się nie zmieniło i wciąż występują te same modele szkoleniowców co FIFA 18. A więc idąc po najmniejszej linii oporu, pozwoliłem sobie na stworzenie parodii Franka Dolasa, a po wejściu w menusy napotkało mnie kolejne, lecz tym razem nieco mniejsze rozczarowanie, bowiem nie znalazłem tutaj szóstej zakładki, która przewijała się na kilku screenach z wersji beta FIFA 19. No więc zakładam, że jest to jakaś nowość, którą ujrzymy dopiero w FIFA 20. No ale cóż, postanowiłem przygotować swoją drużynę w takim stylu jak Crew Aleksandra w 18, czyli na formacji 4-4-2 i jednocześnie wykorzystałem przy tym nowe opcje taktyki, ale nie do końca miałem jeszcze tutaj pojęcie dokładnie co robię, bo tryb kariery to była pierwsza rzecz, którą zainteresowałem się po odpaleniu gry w Berlinie. A że miałem spory budżet na koncie, postanowiłem testowo zakupić jakiegoś napastnika. Padło na Jamie'ego Vardy'ego, którego wyciągnąłem z Leicester za niecałe 22 miliony funtów, aczkolwiek same negocjacje jeszcze w tym przypadku trzymały się stylu typowej osiemnastki i wszystko przeszło dość gładko, ale jednocześnie sztywno. No trudno, na tym etapie postanowiłem przejść do pierwszego ligowego meczu przeciwko Evertonowi i tutaj pojawia się naprawdę istotna zmiana, no przynajmniej dla tego kanału, którą już jakiś czas temu zapowiadałem. Mecze w trybie kariery można rozgrywać w końcu na poziomie Ultimate. I co ciekawe, poziomu Ultimate poza samym Ultimate Team oraz trybem kariery nie znajdziemy nigdzie więcej. Nie da się na przykład odpalić szybkiego meczu na Ultimate, więc zakładam, że działa to tak jak w 18, czyli poziom Ultimate jest w rzeczywistości legendarnym, na który nałożone zostały busty zawodnikom, przez co ich overall wynosi w grze ponad 90 i nam się gra ciężej. Ale nieważne jak to zostało zrobione, ważne, że faktycznie gra się trudniej. Pod filmikiem, w którym zapytałem was, co wypadałoby poprawić w karierze Franka Dolasa, zdecydowana większość komentarzy brzmiała, że moje mecze nie są często zbyt ciekawe, bo zbyt łatwo wygrywam, ale teraz z poziomem Ultimate to na pewno się zmieni i kariera zyska na prawdziwej dramaturgii. Przechodzimy już do pierwszego meczu i póki piłkarze jeszcze się rozgrzewają, przypominam o trwającej promocji na FIFA 19 przygotowanej wraz z RTV Euro AGD, w ramach której przy zakupie gry możecie zgarnąć 2200 FIFA Points niemalże w połowie ceny w przypadku wersji PC lub 500 FIFA Points na start jedynie za złotówkę w przypadku zakupu jednej z pozostałych edycji gry objętych promocją na Xbox One i PlayStation 4. Pamiętajcie, by w formularzu zgłoszeniowym wraz z wymaganymi danymi wpisać hasło youtubera, czyli Kartomania, oraz o tym, że liczba kodów jest ograniczona, więc lepiej zamówić grę w przedsprzedaży. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie, ale co najważniejsze, gry objęte promocją wciąż są dostępne z hasłem Kartomania. A my wracamy już do pierwszego meczu w tym sezonie i proszę się nie przerazić, ale to był także mój pierwszy mecz w całej FIFA 19. Minuta 37, Theo Walcott zakręcił się na skrzydle i posłał lagę w pole karne, do której dopadł Sigurdsson i szczerze mówiąc, ja nawet nie wiedziałem zbytnio, co się stało w tej akcji. Druga połowa meczu, Bernard odnalazł w polu karnym Tosuna i mamy 2-0. Już po chwili Walcott ponownie centruje do Sigurdssona i robi się 3-0 w plecy. Aha, i jak coś, to ja wszystkie mecze w tym odcinku grałem na poziomie Ultimate, ale w minucie 70 dzięki akcji Adamy Traore udało mi się zdobyć bramkę honorową, a 5 minut przed końcem meczu
złapałem nawet kontakt z przeciwnikiem. Natomiast moje marzenia o remisie w tym spotkaniu, klasycznie strzałem głową, wybił mi z głowy Sigurdsson, który skompletował hat-tricka, strzelając trzy takie same bramki. Bywa i tak, aczkolwiek w tym miejscu postanowiłem potrenować trochę moich piłkarzy przed następnymi zawodami i mówiąc krótko, mamy tutaj możliwość rozwoju szybkości biegu oraz siły, jak to zapowiadałem jakiś czas temu, ale niestety nie znalazłem nigdzie gry treningowej, która rozwijałaby także przyspieszenie. A to uważam jednak za wadę, bo do tej pory w FIFA zawodnicy, którzy mieli zbyt wielką różnicę w umiejętnościach pomiędzy tymi dwiema statystykami, no biegali trochę koślawo. A jak będzie w 19, przekonamy się. Aczkolwiek jeśli chodzi o tempo wzrostu umiejętności piłkarzy dzięki treningom, jest ono niemalże identyczne jak w 18. W międzyczasie wygrałem kilka meczów na symulacji, na przykład z Manchesterem City, co było dość nieoczekiwane, i sprawdziłem kolejną nowość, a mianowicie wyszukiwanie zawodników po klauzuli odstępnego. W taki oto sposób wypatrzyłem sobie Mendiego wartego 9 milionów i 900 tysięcy funtów, no i cyk, wykładając tę kwotę na stół, przeszedłem bezpośrednio do negocjacji z piłkarzem, które zakończyły się zresztą pomyślnie, dzięki czemu Mendy wskoczył do mojego składu. Także możliwość szukania piłkarzy po klauzuli jest bez wątpienia nowością, która działa i może się przydać. W międzyczasie symulowałem kilka pojedynków i trenowałem piłkarzy, aż doszedłem do meczu z kolejnym Benjaminkiem, tym razem Fulham. No i sprawa wygląda tak, że w 29 minucie straciłem bramkę z łówki, no heh, no co za przypadek, a później oczywiście, tak dla odmiany, żeby była jakaś różnorodność, w drugiej połowie, kiedy byłem przekonany, że stracę w końcu bramkę po uderzeniu nogą, straciłem ją ponownie przez główkę. Przegrałem drugi mecz, tym razem 2-0, no i w tym miejscu uznałem, że poziom Ultimate to nie jest jednak taki pikuś, dlatego szybko wyciągnąłem wnioski i na kolejne spotkanie zmieniłem formację na wąskie ustawienie 4-1-2-1-2, a jednocześnie tym razem zagrałem przeciwko nieco słabszemu rywalowi, czyli Millwall w ramach Pucharu Anglii. No i te zmiany ewidentnie pomogły, bo już w 18 minucie Adama Traore wjechał w pole karne i wyprowadził Wilki na prowadzenie, a po 10 minutach, co prawda po błędzie obrońcy, ale udało mi się podwyższyć wynik spotkania i mamy już 2-0. Chociaż po rozpoczęciu drugiej połowy straciłem bramkę i znowu był to gol po dośrodkowaniu, no ale tym razem przynajmniej zdobyty nogą i żeby było gorzej, Millwall udało się doprowadzić do wyrównania po bezpośrednim strzale z rzutu wolnego. Natomiast fakty były takie, że w tym meczu to już Wolverhampton dyktowało warunki i ostatecznie w 90 minucie Jamie Vardy wyjaśnił całą sytuację, a ja wygrałem swój pierwszy mecz w trybie kariery. Po tym spotkaniu doszedłem do wniosku, że FIFA 19 różni się jednak nieco do 18 i zrobię sobie przerwę od trybu kariery, by wrócić do niej po 2 dniach. Po tym, jak będę mieć już nieco większe pojęcie o całej grze, nabyte dzięki wielu meczom rozegranym w Ultimate Team, no i tak też zrobiłem. Aczkolwiek nabycie umiejętności samej gry zbytnio mi nie pomogło, bo w kolejnym meczu z Huddersfield znowu straciłem bramkę po główce i przegrałem. Ostatecznie postanowiłem zmienić taktykę, a przede wszystkim formację na ustawienie 4-2-3-1 i to ewidentnie w końcu pomogło, chociaż w pierwszym meczu na nowej taktyce różnie to bywało. Najpierw prowadzenie Wilkom po akcji Vardiego dał Jimenez, niebawem do wyrównania doprowadził Andone i chociaż w 62 minucie Mewom udało się wyjść na prowadzenie, to w tym meczu padł remis dzięki bramce Vardiego i nie straciłem już ani jednej bramki po uderzeniu głową, no a to już był sukces. I po przesymulowaniu kilku meczów doprowadziłem do rewanżu z Fulham. W tym miejscu, jak być może niektórzy z Was zauważyli, zaznaczam, że te dziwne tablice wyników to był jakiś chwilowy błąd gry i po restarcie wszystko wróciło do normy, no i w sumie nie wiem, z czego to wynika, ale grałem z nimi do samego końca. Natomiast fakty są takie, że start w tym meczu był dla moich rywali szybki i bolesny, bo takiego gola już w 6 minucie zdobył Moutinho, a jeszcze przed kwadransem na listę strzelców wpisał się także Jimenez, po czym na ten sam zaszczyt pozwolił sobie Adama Traore, który ogólnie jest w tej grze rzeźnikiem. Jak widać, nowa taktyka działa i chociaż serii zdobył bramkę honorową, to jeszcze przed przerwą 4. bramkę dla Wilków zdobył Costa, a w drugiej połowie na dobicie ekipy z Londynu, ekipa Franka Golasa zaserwowała jeszcze 2 gole i było to moje pierwsze pewne zwycięstwo na poziomie Ultimate FIFA 19. Chociaż w kolejnym meczu przeciwko Liverpoolowi grało się jeszcze lepiej. Na starcie kapitalnie, finezyjnie z dystansu uderzył Jamie Vardy, później po wrzutce Rabona Anglik trafił do bramki nożycami, a na dobicie ekipy z Anfield na listę strzelców wpisał się Costa. A więc w tym miejscu zaczyna się zabawa, chociaż na poziomie Ultimate to nie zawsze jest tak kolorowo. Ostatecznie pierwszy sezon zakończyłem na wysokim 9. miejscu, a mistrzem Anglii został Manchester
Manchester United, przy czym Jamie Vardy sięgnął po koronę króla strzelców, wyprzedzając jedną bramką Harry'ego Kane'a. No i uwaga, teraz zaczyna się hit. Na zakończenie sezonu pozostało mi ledwo ponad 25 milionów funtów, więc w tym momencie przechodzę sobie do nowego sezonu, patrzę co tam słychać, no i własnym oczom nie wierzę. 80 milionów funtów na transfery po zajęciu 9 miejsca w Premier League, z czego oczywiście te 25 milionów pozostało mi z ubiegłego sezonu. No ale w końcu to ma sens i trzyma się jakiejś realistyki, bo jak ja zdobywałem Mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów FIFA 18, to nie dostawałem za to chyba nawet 30 milionów. No a tutaj to jest piękna historia. Tak można się w końcu bawić, no i ja w tym momencie mówię, to znaczy Franek Golas mówi, idę kupić sobie dobrego zawodnika, no i poszedł. Dele Alli warty 45 milionów, a oni chcą 80. No to Franek Golas mówi, panie, spokojnie, ja dam 65, a Pochettino na to, no dobra, gitara, deal stoi. I tutaj się zdziwiłem, bo w 18 te negocjacje były martwe. Jak ktoś chciał za danego zawodnika na przykład 25 milionów, to nie dało się w żaden sposób zbić go z ceny. A tutaj te rozmowy się jako tak otoczą i że ktoś chce tam ileś pieniędzy za danego zawodnika, nie oznacza wcale, że tyle musimy za niego zapłacić, bo każdy jest gotów zejść z ceny. Zresztą nie bawiłem się więcej w te transfery, bo to sprawdził dokładniej Koza z kanału Koza Sport, z którym to o nich rozmawiałem i też mówił, że w 19 te transfery mają więcej sensu i realizmu. Także to jest wielka zmiana na plus. Natomiast pierwsza rzecz, którą sprawdziłem w nowym sezonie, to były naszywki. Od razu przesymulowałem karierę do pierwszego meczu z Beniaminkiem ze Swansea i tak wyglądają ich stroje w szybkich meczach FIFA 19, gdzie na rękawkach mają naszywki Championship, a tak wyglądają one w moim sezonie trybu kariery, gdzie występują już w Premier League. A więc na szczęście to działa. To jest taki mały detal, ale wiele dodaje do tej gry. Ostatecznie, po przesymulowaniu lwiej części drugiego sezonu, rozegrałem w końcu mecz z mistrzem Anglii, Manchesterem United, który po pierwsze, jak widać, także ma zmienione naszywki na mistrzowskie, a po drugie, grał jak prawdziwy mistrz. Dojście do sytuacji strzeleckiej przeciwko Czerwonym Diabłom było praktycznie awykonalne i cały pojedynek zakończył się wynikiem 0-0. Później przesymulowałem jeszcze trochę sezonu, dochodząc gdzieś do lutego, ale już nie przeprowadzałem żadnych poważnych posunięć. Natomiast tych parę kosmetycznych zmian, które pojawiły się w trybie kariery, jak dla mnie sprawiają, że jest on znacznie bardziej grywalny, a zwłaszcza ważna jest ta możliwość gry na poziomie Ultimate. Być może grając wszystkie mecze w lidze, zdobycie mistrzostwa nie będzie wciąż zbyt trudne, bo nasi przeciwnicy też tracą punkty, no ale w pucharze to będzie już hardcore, bo jeśli byle kim trafimy na właśnie taki silny, odbudowany Manchester, to nie będziemy mieć zbyt wielkich szans na awans, no a to trzyma w napięciu i jest dość realistyczne. Więc ogólnie, z pewnością wiele o trybie menedżerskim dowiemy się dopiero po zagraniu takich trzech pełnych sezonów na poważnie, no ale póki co mi się to podoba, chociaż zmian jest naprawdę niewiele i liczyłem na nieco więcej. Aczkolwiek te, które są, uwzględniając w tym realistyczne transfery innych klubów, są raczej dość istotne. Na tym etapie tryb kariery to jest coś, na co zdecydowanie czekam, ale rozumiem jednocześnie narzekające osoby, które grają w to od 5 lat i z roku na rok widzą tylko takie minimalne zmiany. Dla mnie powrót do menedżerki w 18 po solidnych 5 latach przerwy to była jazda bez trzymanki, ale jeśli ktoś gra z roku na rok i ogląda tylko tych kilka kosmetycznych zmian, to rozumiem, że może być nieco rozczarowany. Aczkolwiek mnie to jeszcze nie dotyczy i jak dorwę się do pełnej wersji już u siebie w domu, to jak to ruszą te maszyny, to się tak będzie się działo, że no a jej, no klękajcie narody. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!